Dzień dobry, Król Artur, kolejny odcinek, zapraszam. Tak, zerknijmy na mapę. Mordred jest, teraz leczy, jedna misja. Mamy Sir Kay, Lady Dindrain, Sir Rector i Sir Lanval, którymi teraz musimy zagrać. Chłopaki się tutaj leczą, mamy Serce Północy, który jest bardzo trudną misją, więc lecimy w powrót. Strange rumors surround the bogs about murderous ghosts and strange lights, and a knight who is neither alive nor dead. Na temat bagien krążą dziwaczne pogłoski o morderczych zjawach, niepokojących światłach i w półmartwym rycerzu. Być może w Avalonie to nic dziwnego, ale czuję, że trzeba to sprawdzić. Tym bardziej, że z jakiegoś powodu ta bagna przyciągnęły uwagę Sir Balina Dzikusa. Okej. Okay. Wszystko. Myślałem, że muszę wziąć Sir Balina, ale nie. Chyba, że Sir Balin to jest ktoś inny niż Sir Balin Dzikus. Chociaż nie wydaje mi się. Idziemy. Mamy jakiś tam front line. W sensie ostatnio nie miałem, teraz mam. What are these fools meddling with again? Lubię, w jakiej formie jest narrator, ta pani jeziora, jak opowiada o nas. O, please, ktoś tu jest. Can you help me? I don't want to die here. Jak tu trafiłeś? We heard that Sir Twelyn was seen wandering the swamp. We wanted to take a look. Twelyn tutaj? Nie może być. We were looking for him for a while. That was the order. But we didn't find anything. Until now. Gdzie twoi towarzysze? There was only the two of us. I escorted Friar Brian here. Jedynym towarzyszem w tym straszliwym miejscu był mnich? Honestly, by that time we didn't expect to find anything. You know, with Sir Twelyn being dead and all. To nie była rozważna decyzja. Na pewno to już do ciebie dotarło. We were idiots. This bloody place looked silent. And then it was swarming with the living dead. They surrounded us. Co się stało z bratem Brainem? I tried to hold up the dead, and Friar fled the ruins of the old castle. A więc na pewno jest już martwy. The Friar is a wise man. He knows a lot about these monsters. But you'll need to find him soon. I fear that he will not survive on his own for long. Najpierw opatrzę twoje rany, nie mogę pozwolić ci tu umrzeć. O, dołączy do mnie. Nie, poszedł sobie. Okej. Okay. Nie podziękował nawet? Tutaj jest znajdź zakonnika, tutaj są... Dobra, najpierw znajdziemy zakonnika. I've been wandering through Avalon with my brother for a very long time in search for the Holy Grail. And we witnessed many wonders and blood-chilling terrors out there. Możemy tutaj odpocząć w tym miejscu. Cook some food for me. My God! Mamy skarb. Splugawione miejsce spoczynku poległych. Cóż ono skrywa? Nieopisane skarby czy straszliwy koniec? Sprawdzimy. Fala pierwsza. Nie umarli, widzę. Jest... od razu atakują mnie. Okej. Okay. Zrobimy tak. Your Highness? Your Highness? Your Highness. W porządku. Oj, kolejni tu idą. Ale w porządku, to się udało. Podejdźmy teraz tu. Pięknij obu. I serve the Lord. Take them. I serve the Lord. Jak ładnie. Ready. Sinners shall bleed. W porządku. O, oh, no. Możemy jeszcze go. Your Highness. Dobra. Kolejni. Teraz tak, ty zabij tego. Nie zabijesz go jeszcze. To ty. Plecy zabijesz. Okej, ma potężne obrażenia. Power and glory.
sinners shall bleed. Przesuńmy się. Też się przesunę tutaj. Tu jedna tura i tu jedna tura. Trzeba pozabijać. Może tak. Serve the Lord. I am ready. Coś takiego. Ty się schowaj. Na razie nie oberwaliśmy ani jednym. O. I'm here to serve. Więc. Dobra. Nic nie oberwałem, więc jest w porządku. Fajnie wyszło. Udajmy się teraz. Tak, mapka. Jeszcze, czy mapka. Tutaj jest ten zakonnik niby. King Arthur is out there somewhere. This is what we need to focus on. The Lord giveth. O! No w sumie dobra, walczmy. Co my tu mamy? Uszników kilku. Dobra, jest ich coś. Tak. Ready to fight. Tak. No mercy for the wicked. Blessings. Coś takiego. For Dobra. Sinners shall bleed. I'm here to serve. Ich. What? Kontwa spowolnienia. Your Highness. Tutaj podejdź, jeśli będzie chciał, to go dziabnij. Chowaj się za ciałem. Ej, cios w plecy, to jest z tego powodu. Awaiting your command. No mercy for the wicked. The Lord is my witness. Źle poszedłem. Jeszcze tutaj. O, jeszcze. Ups. Gra mi się wyłączyła. Po prostu mi się wyłączyła gra. Nie powinno to tak być. Odpalam ją jeszcze raz. Zobaczymy, gdzie mamy zapis. Dziwne. Nie będę na razie przerywał nagrywania, bo być może uda się to. Po prostu kontynuujmy kampanię. Dziwne. Okej, od wzięcia tej skrzyni. No, w porządku. Od wzięcia tej skrzyni, więc... Tu jest ten zakonnik. Dobra, chodźmy na razie do zakonnika, po prostu. Fala pierwsza. Później zrobimy... O, jest i on! I żyje. He heard my prayers and brought you here in time. The lost ones are preparing an attack. Ready your arms! Pala 1 na 3. Oj, zakonniku, ty idziesz do ataku od razu? No, rzeczywiście idzie. I am here to serve. I am ready. Tutaj dobijemy tego. Lord Almighty. Lord
się zajmiesz plecami. Tak, tak, zajmij się plecami i tyle. O, to się tak zajął plecami, że nikt do niego nie poszedł. O! Zabawka mi dał. Proszę, proszę, dziękuję. Zastanówmy się. Coś takiego. Tu coś takiego. O, się pojawił. Zakonnik musi przeżyć. Trzeba go jakoś wyleczyć tutaj. Tu w plecy idealnie. Erlandwal nie zadaje takich obrażeń jak... Dobrze. Leczenie. Uleczyłem zakonnika, stracę na to perka, ale myślę, że warto. O, ten wstał. Just a little longer. Dobra. Make up your mind. I serve the Lord. What? Blessings. Vippy. Pobiegnijmy tam. Nie chcę, żeby ten brat się zginął. Nie wiem, dlaczego on pobiegł do ataku. Wow, wow, wow. Bro, ma jeszcze 52 tych takich. Dobra, zabił tego jednego. Make up your mind. Ready to fight. Zabij tego. No mercy for the wicked. No mercy for the wicked. Sinners shall bleed. I am here to serve. Okej. Dużo wstało ich. Dobra, teraz tak. Blessings. Wypij to. I serve the Lord. Ready to fight. Dawaj tego. Żeby już nie wstał. Sinners shall bleed. No mercy for the wicked. Ten tutaj wstał. Wypij. Wypiłeś, to tego zabij. I'm here to serve. Ty tego. For Camelot. What? Naprawdę? No mercy for the wicked. Naprawdę przeżył? Dobra, wiem. The Lord Almighty.
Niefajnie to idzie. Bardzo niefajnie. Zabijmy tego. Zabijmy tego. Your Highness. Sinners shall bleed. Ready to fight. No mercy for the wicked. Ready to fight. Power and glory. Dobra. Jest nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Podejść tu, wali go w plecy. Ty teraz tego. Okej, udało się. Możesz mi się odwdzięczyć, muszę odnaleźć Tevelina. Sir Tuellen is dabbling in the arcane arts. His soul is just as rotten as his mortal shell. To już wiemy, potrzebuję więcej informacji. This swamp used to be a sacred glade of the old faith. You can still find here the idols of the pagan gods, oozing magic. Niech zgadnę, te posągi są Tevelinowi do czegoś potrzebne. Yes, he is trying to raise the fallen warriors from the dead. Po co miałby to robić? I have no idea. I can only tell you where you can find him. I saw him, but he was lost in a ritual. That's how I could escape. A co z posągami? Those statues gave him power. You can go straight to battle with him, but I'd recommend destroying those idols first. Może się przyłączyć, pomoc się przyda. That's the least I can do. Super, ruszajmy więc. Okej, fajnie, że dołączył do mnie, ale muszę wrócić teraz i się wyleczyć. Tylko wezmę skrzynkę, która tu jest. I dwie nawet. Mocno mnie przetrzebili i to tak bardzo mocno. No i problem jest teraz taki, bo... Kurczę, no. Wejdźmy tutaj. Uwolni moc pancerza. Okej. Odzyskałeś pancerz, dobrze. Teraz trzeba was wyleczyć. Problem, bo on tak pobiegł do przodu. Ja bym spokojnie stanął sobie z tyłu i poczekał. A tak to nie chciałem, żeby on zginął, nie? Nie wiem, czy to było dobre. My soul is at peace. Zniszcz bożki. No to idziemy na te bożki. Ojejku, jak ja oberwałem mocno. Did you know that in the Bleeding Heart Monastery we are trying to learn all we can about the lost ones? They are fascinating creatures. They defy everything we know about this magical island. No, ale ten brat Brian nawet przytankował. O, tu coś jest. A place to rest. Tak. Da się. Kolejne. No. Zdrowie jest. Zniszcz bożki. O! Ukryte przedmioty. Jeszcze są jakieś. Dobra. Będę nie przejdę. Udajmy się tutaj. Wszystko nagrywa dobrze? Po tym wywaleniu nagrywa. Skażone bożki. Dobra, wchodzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedmiu przeciwników widzę już. Your Highness. Awaiting your command. Blessings. No mercy for the wicked. Blessings. The Lord is my witness. Coś takiego. Nie ma nikogo, kto może we mnie strzelić. Dobrze. Bohater i sojusznicy. Dobra. Zadawanie obrażenia. Okej. Sinners shall bleed. Mają strzelców? Daleko. Też będą w fale, tak?
Nie. Niż bożki. Make up your mind. I am ready. Czekamy. Ładnie. Od tego trzeba będzie zniszczyć zaraz. No mercy for the wicked. Blessings. Mogłem zacząć od inspiracji też. Ready to fight. Czekamy. O, ładnie. Your Highness. Blessings. Dobrze. Blessings. I serve the Lord. Teraz podejść tu. Ładnie. That was good. Awaiting your command. I'm here to serve. Teraz tak ty. Blessings. Dostał. Dostał. W porządku. Teraz tak, ty podejdziesz tu. Raz. Dwa. Awaiting your command. Trzy. Ready. Cztery. No mercy for the wicked. I'm here to serve. Podchodzimy, bo to trzeba zniszczyć. I'm here to serve. What? Podejdź tu. Take them. Okej. Okay. Bożek zniszczony. Teraz czy było warto? No nie straciłem. Ha, trochę straciłem. Może i nie było warto. Dobra, ale jeszcze... Jeszcze jeden bożek chyba jest. O, ukryty obiekt. Ale to jest ten, który podniosłem już, bo już się świeci, tak. Idziemy kolejny bożek zniszczyć. Teraz musi uważać on. Za tym bożkiem jest odpoczynek. Tyle dobrze. Tędy nie przejdę, muszę iść tędy. Jak tam się dostać?
interesting. Tobie coś? Nic mi tu nie wyjdzie? Nic nie wyszło. Okej. In the golden age of Avalon, knights were wandering the islands seeking adventure. When they fell, they always returned fully healed and in great spirits. But after that unholy storm, they came back changed, lost. O, ukryty przedmiot, ukryty obiekt. Drugi na trzy. Wy macie miksturki, nie ma on i nie masz ty. Masz ścianę ognia za to. No to może ścianę ognia użyjemy na tym. Jak będziemy walczyć z tym Tevelynem. Albo i teraz, zobaczę. Ej. Puszników jest dwóch. Czekamy. O, idealnie stoją. Tak, nie mogę podejść, póki ty leżysz, więc... Teraz podejdźmy, kroczek. Zróbmy to. Podejdź ty. Ready. No mercy for the wicked. Ready to fight. Ready to fight. Ferland, błogosławieństwo. Tam jest jeszcze jakiś kusznik. Your Highness, I am ready. Stoję tyłem, niestety. To mnie może troszeczkę zaboleć. The Lord is my witness. Kusznik właśnie, cios w plecy będzie. On wstanie, ja wstanę tutaj. To by dam slowa. Tutaj podejdź. Zabity. Podejdź tutaj. Kurczę, no. Your Highness. Niestety. To ty wstanie. Jeden krok tu. No mercy for the wicked. The Lord is my witness. What? Sinners shall be. I am ready.
I'm here to serve. Nie, kto tu ma jeszcze turę? Ty, tak. Tam się jej nie kończ, na razie zrób tak. Ready to fight. I serve the Lord. The Lord is my witness. The Lord is my witness. Zabijesz go? Dobrze. Jeszcze spoko? Dobrze. Mamy to? Nie no, peżetki. Bożki zniszczone, to teraz wracamy i jeszcze gdzieś znaleźć trzeba ukryte przedmioty, no... Tu myślę, że gdzieś będzie. W ogóle mogę się teraz tu wybrać, żeby później się nie cofać. Tutaj. Coś tam ewidentnie jest. Masz bardzo mało zdrowia, ty... No, ale już jest lepiej. Dużo urazów mamy. Trzeba będzie na pewno lecznicę zwiększyć. Ewentualnie gdzieś tutaj. Ale to zobaczę, co jest tu. No, coś tu jest? No, coś tu jest. Ouu. Dobra. No ale same te. Tak na razie jest spoko. What are we waiting for? Jak na razie tak to ma wyglądać, to jest w porządku. Gorzej jak się... Działanie jest nieodwracalne. Nadzór. Masz jakieś... Okej. Okay. Już wiem, czemu nie możesz zrobić nadzoru. Ready to fight. Z tymi nie powinno być problemu, przynajmniej na początku. I'm here to serve. The Lord is my witness. Sinners shall bleed. Ready to fight. Awaiting your command. Tak. What are we waiting for? Blessings. Okay. Mamy? Nothing left to kill. Nothing left to kill. The Lord giveth. Tu znajdziemy, że coś tu mogłoby być, nie? Skarb jeszcze, bo tylko taki jeden, trochę złota? To chyba tylko tyle w moczarach. O, tu jest walka. W tych ruinach jest jakaś walka. Ale przecież w tych ruinach to tego braciszka, to było tu, tak. Ciekawe, co to za walka. Na razie nie idę tam. O. Ukryty obiekt. Oho. Banshee. Jedna tylko. Pokonaj Banshee, tak.
Zjawa się gdzieś pojawiła. Patrzymy. Aha, to ja w tym, tutaj znalazłem tego braciszka. A to, ta walka jest w innym miejscu. Dobra, na razie idziemy na Banshee, tą ze studni. Co wyszła. O, złoto. W porządku. Mam nadzieję, że nie przetrzebi mnie jakoś. To jest dodatkowy quest, ale... Jest. Coś powie? Nie. To tyle. O kurcze. I'm here to serve. Your Highness? No, tego się nie spodziewałem. Your Highness. Ready. Trochę sobie. Awaiting your command. Kudło. O, cios w plecy. No mercy for the wicked. Pokonana. No tylko raz mi. Lekki pancerz. Dobrze, nie wyszło źle. Tylko raz mi walnęła braciszka. Fajnie by było, jakby zakonnik przeżył. Może będzie, może do mnie dołączy, może wtedy mu dam miejsce na... No zobaczymy. Widzę czterech. Jest i on, Sir Tevelin. Did you all really think that banishing me from Camelot would work? Szczerze? Dokładnie tak. You are all weaklings and cowards. You don't know what it takes to rule this land. Oświecisz mnie. Diabelskie rytuały, magia krwi. You lot did me a favor. You opened my eyes. If I want to take back Camelot, I need to embrace what I am. Rozkładającego się trupa, któremu marzy się tron? I must become one with the darkness. Like the Knights of Midnight. But he is unnatural. No, ciekawe. An abomination. Mówi o królu Arturze. On jest teraz rycerzem północy. I will raise an army of the lost and rule as a good king. Dobra, dość już powiedziałeś. A jednak są inni. Zrobimy coś takiego. Inspiracja. Błogosławieństwo. Podaj ci go uderz. Łohot! Ready. Ready to fight. Power and glory. No mercy for the wicked. Podejść tutaj. O, mam nadzieję, że wybierze którejś z tych. Czekaj, ja się nie zmieniłem, nie. Jest okej. Niedobrze. Znaczy... Ouu. Tutaj? Feel the chain. Sinners shall be. Ready. Blessings.
Awaiting your command. Muszę się delikatnie przesunąć. Nie chcę, żeby zginął. This is my attempt. Nie zginął. Okej. Okay. To tak. Ty tu. Ty tu. Tu. Awaiting your command. Do tych dwóch. Żyli? I serve the Lord. Make up your mind. I'm here to serve. Ktoś ma. Nie. Koniec. Pokonany. This fight is over. Coś tu jeszcze zdobędziemy. Gdzie? 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 O, tutaj, nie zauważyłem. Relikwia, pieczęć ciężkiego pancerza. Się przyda, nowa relikwia. Okej. Okay. Mordred już teraz wróci z misji. Zdobyliśmy trochę złota. Znaczy z misji, z leczenia. Utrata witalności. Oj, ten ma kolejny. Sergej musi być. Te urazy trzeba wyleczyć. Zapewnia bohaterowi połowę PD danego poziomu. Gdy byłem młodszy, częstokroć brałem udział w turniejach, jednak teraz zaczynam dostrzegać inne korzyści z takich zawodów niż jedynie tytuł najlepszego uczestnika. Moi rycerze zorganizowali to wydarzenie w ramach niespodzianki, czym chcieli mi prawdopodobnie dość nieudolnie okazać swą wierność. Bez względu na ich motywy, muszę jak najlepiej wykorzystać tę sytuację, dając jednemu zaszczyt reprezentowania mnie lub samodzielnie dobywając lance. Wybierz czempiona, weź sam udział, dostanę... Okej. Okay. Sam, bo dostanę expa. Dobra, Mordred wyleczył uraz. Mordred ma też... No właśnie, relikwia. Minus 25% punktów całkowitego pancerza. Nie wiem, czy ja chcę mu to dawać. Sergej ma dużo pancerza. Unikasz pierwszego nadchodzącego ataku z nienacka. Ruch kosztuje mniej punktów akcji. To nie jest jakiś super. Ta relikwia nie jest super. Dobra. Atak dystansowy punktami przeszycia. Atak dystansowy z 10 punktami przeszycia zużywa wszystkie pozostałe punkty akcji. Okej. Okay. Obniża o koszt 1 punkt umiejętności wywołujących zatrucie, czyli to. Może tak, pójdźmy w to zatrucie u niej na razie. U ciebie 2 punkty masz. Gdy gniewu jest aktywny, otrzymuje punkty PZ za każde zabójstwo. To będzie dobre. Pójdziemy w ten gniew, żeby on się tak leczył. Tu trzeba iść w takie kombosy. Tu się później zrobi. No i tutaj Serkaj masz 2. Wybierz jednostkę, trzęsienie ziemi zadaje 120% obrażeń punktów od broni. Wybrane jednostce i wszystkim na drodze. Będę się zablokować. O, mocarny atak. Solidność. Okej, okay, plus 10 za pieczęcie pancerza. Dobra, to mu zwiększy punkty i to wszystko. Tak, tak, tak. To teraz tak, katedra. Serkaj. Znaczy Lady Dindrain musisz uleczyć, ale nie, może najpierw Serkaj. Jedna misja, szybko. Mamy raz, dwa, trzy, kurde. Jest problem, bo kogo wezmę na następną misję? Ty jesteś w lecznicy. Ty jesteś w katedrze. O, mogę Ciri Vayna cofnąć i Ser Tristana też możliwe. Trzecie miejsce bohatera. Używanie eliksirów podczas potyczek nie kosztuje punktów akcji.
A jeśli chodzi o lecznicę, trzecie miejsce na bohatera, plus 5% do stałej witalności za każdego obecnego i przyszłego bohatera. Na razie zrobimy tak. I teraz będę mógł tu wrzucić kolejnego. Czyli na przykład ciebie. I też jedna misja na szybko. Wy wrócicie niby za dwie, ale już masz trochę witalności. Mam tak, raz, dwie osoby. Trzeba będzie ich cofnąć. Anuluj leczenie. I Tristan, anuluj leczenie. Okej. Moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!